Sztuka pasji i życia. O co w tym wszystkim do cholery chodzi? Jak wiecie, pracuję jako programista gier. Między innymi przy tym pracowałem. Czyli przy fajnych rzeczach, tak naprawdę. To nie jest jakieś korpo. To nie jest tak, że nie wiem, zostałem wydrenowany czy coś. Ale tak jak wspominałem w poprzednim materiale, Dream Job, wspaniała robota, programista gameplayu i w ogóle wszystko, czego mógłbym chcieć. I to nie to. Powód bardzo prosty. Pasja i praca nie zawsze idą w parze. Kwestia jest taka, że pasja ma to do siebie, że aby funkcjonowała jako pasja, to trzeba mieć swobodę twórczą. No twórczą, nie twórczą, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj pasji. Ale trzeba mieć możliwość decydowania o tym, w jakim tempie chce się kultywować tą pasję, jak to chce się robić, z jakim zaangażowaniem, bez też pewnej presji, presji wyników, która dotyczy pracy. Tak, jeżeli pracujemy przy czymś, no to pracujemy po to, żeby wygenerować wyniki, które prezentujemy później klientom, czy tam przełożonym, czy cokolwiek. Ostatecznie, jak klient ma mieć to, za co zapłacił, no to trzeba wygenerować wyniki. To nie da się inaczej. Tak to po prostu jest i tyle. I teraz tak, jeżeli mamy pasję i zaczynamy z niej na niej zarabiać, to nadal potrzebujemy wygospodarować ekstra czas, ekstra zasoby, żeby mieć ten dodatkowy czas i zasoby na swobodne eksperymentowanie w takim tempie, jak my chcemy, na takich zasadach, jak my chcemy, z takimi celami, jakie my chcemy. To, jak należy to rozumieć, chociażby w ten sposób, że pasja to jest coś, co do czego my jesteśmy umotywowani wewnętrznie. Mamy własne wewnętrzne pragnienie, aby coś robić. Natomiast praca to jest, czy tam życie w tym przypadku, sztuka pasji życia. A życie, czyli te wymagania, które życie na nas nakłada, to są wymagania zewnętrzne. To, co świat zewnętrzny od nas chce. Nie? I w moim przypadku, ze względu na to, jak moje życie się potoczyło, to na te dodatkowe eksperymentowanie... Właśnie. Zanim przejdę do tego, co mówiłem, to zahaczę tutaj o to, co się właśnie wydarzyło. Moje życie się trochę zmieniło i inaczej miałem zaplanowane. Chociażby tą przestrzeń, moje własne biuro tutaj, miałem tak naprawdę inaczej zaplanowane, niż ostatecznie wyszło. Ostatecznie wyszło na to, że muszę przygarnąć tutaj te oto dziadygi nasze, kochane, wspaniałe, cudowne, ale niestety wrzeszczące. I to uniemożliwia mi w sposób swobodny robienie niektórych rzeczy, jak na przykład właśnie materiału na YouTube'a, bo one wychodzą tak, jak przed chwilą słyszeliście, pełno wrzasków. Czy mogę ciąć to i w ogóle bawić się? Jakbym miał dodatkowe kilkanaście godzin w tygodniu na powtarzanie ujęć i obróbkę tego, okej, ale nie mam. I no właśnie, gdyby to była moja praca, gdyby to przynosiło efekty, przynosiło wyniki finansowe, czy tam przynajmniej jeżeli by to była inwestycja po to poczyniona, żeby to przyniosło te wyniki, to oczywiście inaczej by było to zorganizowane, ale że w kwestii materiałów właśnie takich internetowych na YouTube'a, to jest bardziej element mojej pasji, gdzie ja coś chcę, bo mam to wewnętrzne poczucie, taką wewnętrzną potrzebę, żeby to robić, a nie po to, żeby były wyniki.
co oznacza, że ja muszę przepalać wolny czas i środki na to, żeby się to zadziało. Nie? Ja to robię dla własnej satysfakcji, dla własnego komfortu i w ogóle. A tych zasobów jest ograniczona ilość. Tyle. Kropka. I dlatego nie mam możliwości, żeby gdzieś tam się poprzerzucać, to jakoś ogarnąć i niestety życie na mnie narzuca to, że ścina, no de facto mi tutaj podcina skrzydła pod tym względem, no ale tak jest. Nie wynajmę teraz biura za kilka tysięcy złotych miesięcznie, tylko po to, żeby móc nagrywać filmiki na YouTube'a. No nie. I no to właśnie, chętnie bym robił, tworzył więcej materiałów do internetu, lepsze i w ogóle, ale się nie da. Dlaczego? Proza życia. I właśnie, podobna rzecz dotyczy moją, jeżeli chodzi o moją osobistą relację obecnie z grami. Moją obecną relację obecnie z grami, że... Jest ciepło, pocę się. To nie była ślina, to był pot. Podobna rzecz jest, jeżeli chodzi o moją relację z grami, środowiskiem growym, bo wszystko jest fajnie, jak można... Wszystko jest fajne, jak jeździmy na targi, spotkamy się z ludźmi, jesteśmy częścią tej kultury, a nawet jeżeli nie, to jeżeli... Nie. Nie będę ciął tego. Nie będę edytował. Nie mam na to czasu. Nie mam na to siły, nie mam na to ochoty. Cierpicie razem ze mną. A ja kontynuuję. Bo tak. Bo tak. Tak, jesteście tutaj po to, żeby cierpieć razem ze mną. I wysłuchiwać tych wrzasków. Po to tutaj jesteście. No, jeżeli chodzi o... Branża gier jest bardzo bogata, jest bardzo fascynująca i szczególnie jeżeli macie możliwość wyjazdów na targi, spotkania się z ludźmi, jest wiele osób, dla których jest to zarówno pasja, jak i praca. To jest jedna z tych dziedzin, które bardzo ciężko jest realizować tylko i wyłącznie jako praca. No ale to ogólnie podobnie jak przy wszelkiego rodzaju sztuce, czy dziedzinach związanych z rozrywką. Tutaj to, żeby być częścią społeczności, chociażby dlatego, że to nie jest jednak, to jest drugi kawałek chleba, który jest zależny od bardzo wielu domen i dziedzin. To nie jest tak, że na przykład w przypadku samochodów, nie, można być mechanikiem, monterem i to jest ta dziedzina, którą musimy się interesować, zajmować, jeżeli chodzi, nie wiem, o design wizualny czy inne tego typu rzeczy. Możemy być bardzo mocno odseparowani od tego i się tym nie przejmować. W przypadku gier, no nie do końca to działa. W przypadku gier nie do końca to działa i niestety, jeżeli nie będziemy łączyć pracy z pasją, to ten rynek, procesy, które zachodzą, żeby w ogóle gra powstała, będą nas wypychać i będą nas męczyć. Dlatego, jeżeli chcecie iść w kierunku branży gier, to raczej się nastawiajcie na to, że oprócz tych 40 około godzin pracy według tego zegara pracy, oprócz tego, że musicie mieć przynajmniej te 10, jak nie 20 godzin w tygodniu
żeby właśnie poczytać książkę, przeczytać jakieś artykuły, a najlepiej właśnie wyjechać na jakąś konferencję, pogadać z ludźmi i w ogóle. To tak to będzie, tak to działa. Nie spotkałem się jeszcze z firmą grową, gdzie można mieć, gdzie poza pracą można mieć gry w głębokim poważaniu i sobie radzić tutaj. Jest kwestia taka, że w zależności od indywidualnej sytuacji to będzie wam przychodzić naturalnie, albo będzie wam przychodzić to pod górkę. To, czy będzie wam przychodzić to naturalnie, czy pod górkę, będzie zależne od waszego najbliższego otoczenia, to jakie zainteresowania mają ludzie w waszym domostwie, to gdzie mieszkacie, etc., etc. Więc jak mówię, dla niektórych to nie jest problem, bo to jest dla nich oczywistość, to jest ich część życia. I nawet nie myślą o tym, nie? To jest, po prostu się realizują. To jest spoko, nie ukrywam, że zazdroszczę, przynajmniej do pewnego stopnia. No ja tej sytuacji nie mam. Ale za to mam inne rzeczy na głowie, które są dla mnie co najmniej równie fascynujące i które chcę kultywować. I szczerze powiedziawszy, są tak wyjątkowe i niecodzienne oraz to, co zrobiliśmy, jest tak niesamowite, że jestem naprawdę szczerze dumny z tego, co zrobiliśmy i jeżeli chodzi o pasję, to ma to dla mnie osobiście o wiele, wiele większą wartość, większe znaczenie. Tak więc tak, żeby się pochwalić moją obecną pasją, może pokażę od tej strony, żeby lepiej było Kurigata widać i Sageo. Tak, więc moją obecną pasją jest Kenjutsu, tradycyjna szermierka japońska. I przez tradycyjną, mam na myśli tradycyjną, otworzyliśmy w Bielsku-Białej oddział szermierki japońskiej i to takiej szkoły, która właśnie ma już ponad 200 tradycję, czyli w okresie Edo, w latach 20. XIX wieku. Ten konkretny styl powstał, natomiast on powstał z połączenia, przede wszystkim z połączenia dwóch innych stylów, plus tam z osobistych doświadczeń założyciela i jego brata. Teraz nie będę wchodził w szczegóły, tak więc zależy się od tego, jak patrzeć na historię tego stylu i tych technik, to możemy mówić o ponad 200-letniej tradycji, możemy mówić o ponad 400-letniej tradycji, możemy mówić o ponad 600-letniej tradycji, w zależności od tego, na który element tej szkoły, tego stylu i tych technik chcemy popatrzeć, na którym chcemy się skupić. Więc tak, to jest dla mnie w tym momencie super ważne i to zmieniło moje życie, tak mówiąc wprost. To w poprzednim wideo użyłem terminu sacrum i to nie bez powodu, bo pasja, jak natraficie na, jak odkryjecie jakąś pasję, co do której macie tak silną osobistą relację, jak ja właśnie miałem i mam do Kenjutsu i czego, szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o gry wideo. Chociaż gry wideo też przyciągnęły mi bardzo, bardzo dużo fascynacji, ale jednak to, co mi dał Kenjutsu, to było niesamowite. I dlatego używam tego określenia, bo to naprawdę mam zamiar to kultywować, mam zamiar tego też bronić kłami, pazurami, nogami, rękoma, jak tylko będzie trzeba. Bo oczywiście, jak jest coś takiego, co jest niepolskie, a jeszcze ojej, ostrą krawędź to ma, nie? Jak wyciągniemy sobie, ojej, ale no, aj, trochę olej. Z oleju brudze jest. Ostra krawędź to niebezpieczne. Trzeba zakazać, trzeba zbanować. To nie wiem, jakieś regulacje i w ogóle, i w ogóle. I tak, są ludzie i w Polsce, i na świecie, którzy chcą takim jak ja tą pasję, mówiąc wprost, uwalić, uniemożliwić nam kultywowanie tego, co chcemy i co powoduje
to, że nasze życie jest po prostu dużo, dużo lepsze. I to jest jeden z powodów, dla których Sztuka Pasji Życia jako książka powstaje, po to, żeby rozszerzyć taki pogląd, żeby unormować taki pogląd w społeczeństwie, że tak, pasja jest ważna i nie liczy się to, czy ta konkretna osoba, czy ten polityk, czy ten aktywista, czy ktoś tam, czy ta osoba rozumie tą pasję, czy współgra z nią, bo pasja jest osobista, jest indywidualna i to jest normalne, że inni ludzie nie będą tego rozumieć. Jak to ktoś kiedyś napisał, jeden będzie patrzył na wilka jak na niesamowite zwierzę, pełne dostojności, któremu należy się respekt, szacunek, a inny będzie patrzeć na wilka jak na szkodnika, którego trzeba ukatrupić, bo inaczej stado nam zarwie. Zresztą używając mniej brutalnych przykładów, jeden pójdzie do galerii sztuki, popatrzy się na obraz jakiś i stwierdzi, no ładzy obrazek, no fajnie, idę dalej. No, i po prostu odbiera te dzieła sztuki jako rozrywkę, tak mówiąc wprost, czyli jako profanum, jako życie, nie? Bo to też jest ważny element, że w tej części życia, w tej części profanum znajdują się takie rzeczy jak relaks, odpoczynek, rozrywka i inne tego typu rzeczy. To właśnie należy do profanum, to nie należy do sakrum, to należy do profanum. To jest po prostu coś, co potrzebujemy, żeby tak naprawdę przetrwać, funkcjonować. Ale do przetrwania takiego, do funkcjonowania z dnia na dzień, do takiego prostego przetrwania nie potrzebujemy się zagłębiać w to. Wystarczy nam, że po prostu zjemy sobie smacznego loda gdzieś tam w lecie, albo smaczny posiłek, czy obejrzymy sobie ładny obraz, czy pójdziemy do kina i tyle, nie? Po prostu potrzebujemy troszeczkę, aby nasza głowa odparowała od tych trudności dnia codziennego. Pasja jest troszeczkę czymś innym. Pasja jest wtedy, kiedy na taki obraz zaczniemy patrzeć z perspektywy tak naprawdę wszystkiego, bo zaczynamy mieć osobistą relację z tym, bo to, co jest przedstawione na tym obrazie, gdzieś tam nam przypomina o jakichś rzeczach albo z życia, albo coś, co usłyszeliśmy od kogoś innego. Zaczynamy łączyć to nasze doświadczenie, patrząc się na ten obraz, bardzo szeroko z różnymi elementami właśnie, czy to z życia, czy dowolnie szerzej. Zastanawiamy się nad tym, jaki wysiłek artysta musiał włożyć, jaka była jego sytuacja społeczna, jaki jest kontekst historyczny tego obrazu, jakie techniki są, jakie zasoby były dostępne, czy mógł zrobić ten obraz inaczej. Dlaczego wykonał go tak, a nie inaczej. I obraz jest takim dosyć sztampowym przykładem, bo faktycznie jest dużo osób, które się zajmuje taką analizą i tutaj właśnie kolejny błąd, jaki ludzie popełniają, to, że później idą na aukcję dzieł sztuki, patrzą się, dużo pieniędzy zarobił obraz na aukcji, to oznacza, że to wielka sztuka jest. No, trochę nie do końca, ponieważ wiele tych aukcji właśnie próbuje dokonać profanizacji tego sakrum, jakim jest pasja. Nie jest dużo osób, które przeanalizowało to i się zagłębiło i w ogóle, bo to była dla nich pasja. I później, no, fajnie, jeżeli ten konkretny pasjonat ma grube pieniądze, żeby włożyć na ten obraz, bo naprawdę go docenia, bo ma z nim osobistą relację i chce o niego zadbać, chce go zabezpieczyć, albo chce się upewnić, że będzie w muzeum, może chce z nim jeździć, robić wystawę obwoźną, opowiadając tak naprawdę trochę o sobie poprzez opowiadanie o tym obrazie. Super. Niestety najczęściej tak się nie dzieje i samo w sobie to nie byłoby złe, gdyby nie to, że ludzie próbują udawać, że jest inaczej, że ten zakup
zaczną po prostu mieszać jedno z drugim, to zaczyna być problem dla nich. I tutaj też, jeżeli bym ja się miał zająć szermierką na zasadzie, ok, jak teraz wycisnąć z tej szermierki jak największy pieniądz, bo trzeba zarabiać hajsy, bo trzeba płacić rachunki, bo to, bo tamto, to też bym dokonał profanizacji tej szermierki. Jak mówię, czasami się to da zrobić, żeby utworzyć taką synergię między profanum i sakrum, żeby to jedno na drugie wpływało, żeby się uzupełniało i rozwijało. Właśnie tak, jak bardzo często jest wśród twórców gier, nie mówię, że wszystkich, ale dosyć dużo twórców gier jednak operuje właśnie na tej zasadzie, że gdzieś tam w swoim życiu musieli znaleźć sposób, żeby utworzyć synergię między profanum i sakrum. Czasami się da, czasami się nie da. No i właśnie teraz, co jeżeli się nie da? Tak naprawdę dla stanowczej większości osób taka będzie odpowiedź, że się nie da. Nie da się połączyć ich osobistego sakrum z ich życiową sytuacją, czyli tym profanum, w jakim się znajdują. No bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, że prawie wszystkie osoby, które pracują w dyskoncie na kasie, to jest dla nich po prostu niesamowite osobiste przeżycie. Nie. Większość osób zajmujących się takimi, tak naprawdę prawie każda praca zarobkowa jest wykonywana dlatego, bo ludzie mają poczucie, że muszą to robić. Nie, że chcą, tylko bo muszą. I to nie jest wybór na zasadzie, a bo ja mam osobistą motywację, ja teraz będę czuł się spełnionym na tym stanowisku. Nie, idziemy tam, bo do cholery trzeba zapłacić rachunki, trzeba mieć na chleb, trzeba jakoś funkcjonować, a takie są opcje na rynku, za które ludzie chcą płacić. I to jest normalne. I nie ma się czego wstydzić i przydałoby się w społeczeństwie też to odkręcić, tak rozbić tą iluzję, że jest inaczej. Bo można być naprawdę wybitnym, wręcz zajebistym pracownikiem, mega wydajnym i mega efektywnym i to nie musi być twoja pasja. Ty możesz być po prostu solidnym pracownikiem i nie wiem, mam wrażenie, że to jest... W niektórych branżach mam wrażenie, że to jest wielkie tabu, że jak to można nie być pasjonatem i być bardzo dobrym pracownikiem. A no można. I sztuka pasji i życia ma zamiar traktować między innymi właśnie o tym, jak sobie to poukładać, bo są trzy elementy tutaj najważniejsze. Po pierwsze, to pewne psychospołeczne podejście, czyli przede wszystkim to, żeby sam z siebie, wewnętrznie, w swojej psychice wygenerować ten respekt, że okej, profanum jest konieczne i mam o to zadbać i nie mogę tego olać i tak ma być, koniec, kropka. A z drugiej strony, żeby mieć ten szacunek dla siebie w postaci tego, że okej, mimo tego, że muszę zadbać o profanum, to część czasu i wysiłku i środków nadal przeznaczam po prostu dla siebie w postaci kultywowania swoich pasji, żeby rozwijać sakrum i poprzez to dążę do harmonii właśnie. Harmonia tutaj będzie słowem klucz, harmonia między pasją, czyli sakrum, oraz życiem, czyli profanum. Tak, harmonia będzie słowem klucz. Więc tak, pierwszym elementem to jest przede wszystkim to psychospołeczne podejście, czyli przede wszystkim ja muszę nabrać tego przekonania, że tak, tak ma być, to jest dobre, to jest w porządku, to jest akceptowalne. Kolejną rzeczą jest rozpowszechnienie tego poglądu, czyli rozpowszechnienie tego w naszym najbliższym otoczeniu, w naszym najbliższym środowisku. Bo to jest problem. Bardzo, bardzo ludzi wyniszczamy, my siebie wzajemnie, a szczególnie nasze starsze pokolenia i autorytety na nas później wymuszały poprzez takie, a po cholerę ty się tym interesujesz, a z tego będą pieniądze, a to, a to tamto, a w ogóle bez sensu, a czemu czymś polskim się nie zajmiesz, a czemu to, a czemu nie tamto, a wziąłbyś się za naukę, a nie za jakieś pierdoły, a nie to, a...
Większość z was prawdopodobnie przeżyła coś takiego. Do czego to doprowadza? Do depresji? Też. Dlaczego? Ponieważ to jest nieuczciwe podważanie czyjegoś sakrum. To jest próba obarczenia waszego sakrum obowiązkami, które spoczywają na waszym profanum. Tak, to jest tak, jakbyście szli do toalety po to, żeby zrobić sobie kanapkę, a do kuchni, żeby się wysrać. Tak mówiąc wprost. No nie, tak nie jest. Z drugiej strony mamy też patologiczne przypadki, na przykład słynnych graczy, dla których granie w grę to był drugi etat w ich życiu, bo oni muszą spędzić 40 godzin w tygodniu, bo oni muszą przynajmniej co drugi tydzień w pełni przejść jakąś grę, bo jak nie, no to do cholery, człowieku, ogarnij się. Nie masz tyle czasu. Nie masz. Po prostu nie masz. Nie oszukuj się. I ta harmonia między sakrum i profanum polega na tym, żeby umieć znaleźć pewien ograniczony czas i ograniczone zasoby po to, żeby w spokoju móc kultywować swoje sakrum, ale żeby to miało pewne ramy, żeby miało pewne granice. Bo inaczej to się wysypia, po prostu się potkniesz o własne nogi, wrąbiesz się na ten swój głupi ryj i obedrzesz sobie go tak, że nie będziesz dał go wyskładać później. Ale niestety to jest właśnie problem tego, że nasi rodzice byli wychowywani w kulturze, która była do dupy i nic nie rozumiała i dopiero my musimy na nowo tak naprawdę wszystko odkrywać, nie? Jak mamy teraz jest popularne mówienie, że trauma pokoleń, ale to nie jest tylko trauma pokoleń, jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, których jeszcze pomijamy, których jeszcze większość społeczeństwa nie rozumie i które przegapia i mamy naprawdę w cholerę pracy jeszcze przed sobą, żeby to nasze poletko ogarnąć, bo trauma pokoleniowa to jest tylko jeden z elementów i to, że nasi rodzice nas traktowali w taki sposób właśnie tak gdzieś szturchając, a czy zarobisz? Czy będziesz z tego żył? Nie? Gdzie pieniądze z tego? Nie? A czy to jest prawdziwa praca? Czy to jest praca? To się bierze z tego, że naturalnym dążeniem, szczególnie dziecka, jest to, żeby w miarę możliwości poświęcić się w 100% sakrum i 0% profanum. To jest typowe, naturalne zachowanie dla większości dzieci. I nie nauczyli się, jeszcze nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o powszechne zachowania społeczne, jeszcze nie ma żadnej szkoły z tego, co widziałem, żadnego stylu, żadnego systemu, żadnego poglądu, które potrafiłoby znaleźć tą harmonię i wdrożyć, żeby dzieci faktycznie nauczać tego profanum tak jak trzeba, żeby były w stanie przetrwać w tym świecie i żeby to nie było ostatnie pokolenie, ale żeby coś z tego było. Jednocześnie zachowując ten szacunek do sakrum i żeby się nie zagubić w tym wszystkim. Niestety jak do tej pory to były jednostki, które intuicyjnie to rozumiały, ale jako system, jako społeczeństwo, jako ogół tego nie umiemy i nie potrafimy. I tutaj muszę też zaznaczyć, ci chuje i debile od jak Karl Marx i inni tacy, to są skurwysyny, które w ogóle już chciały doprowadzić do profanizacji sakrum, bo oni chcieli systemowo wymusić, ty masz mieć tyle wolnego, bo nie wolno ci pracować nad tym, nie wolno ci rozwijać swoich pasji, nie wolno ci być samodzielnym, bo własność osobista jest zła, że wszystko musi być demokratycznie zarządzane i tak dalej. Ale w momencie, gdy rozwiesz swoją pasję, zdajesz sobie sprawę, że tak się nie da. Pasja jest na tyle indywidualna i subiektywna, że to wymaga osobistych środków, osobistej tego, żebyś ty jako jednostka mógł w pełni zarządzać tym. I to wymaga tego, żebyś miał profit, żebyś zarabiał, żebyś był w pewnym sensie bogaty, nie? Żebyś
bo dla niektórych to jest w ogóle abstrakcja, jak tak, czy można być dobrym człowiekiem i nie żyć od wypłaty do wypłaty? No można, a wręcz trzeba, nie? Na tym polega osiąganie harmonii między sakrum i profanum. Rozwijamy swoje profanum po to, żeby utworzyć przestrzeń w kontekście czasu i zasobów, żeby móc rozwijać to sakrum. Tak, więc mówiłem, że są trzy rzeczy i w sumie de facto o tym powiedziałem już, ale jeszcze zaznaczę. Pierwsze to właśnie ten psychospołeczny aspekt, żeby nabrać tego przekonania i akceptacji, że ważne są oba, i sakrum, i profanum. Oba trzeba szanować, oba trzeba rozwijać i że tutaj po prostu musi być harmonia. I tyle. Harmonia, równowaga, jak zwał, tak zwał. Myślę, że jesteś na tyle inteligencji, żeby się połapać, o co chodzi. Druga sprawa to jest kwestia czasu i wygospodarowania czasu, odpowiedniego podziału w swoim planie tygodniowym tego czasu. No i trzecia to jest kwestia finansów, bo nie oszukujmy się, coś takiego kosztuje. Jeszcze widzicie, że to jest customowa robota, ręczna robota customowa. No, owszem, okucia, no to tam są kupione gdzieś, prawdopodobnie od jakiegoś Chińczyka czy coś tam, nie wiem od kogo. Oryginalny rzemieślnik kupował te okucia. No ale nawet jeśli to te okucia nie są tanie, a później już wykonanie samego cuka ręcznie, gładza skórka zresztą porządnie wykonana, wykonanie sai i innych elementów, to jest dużo roboty. To jest dużo roboty, co oznacza, że trzeba człowiekowi zapłacić, aby miał później na swoje opłaty i rachunki, więc musimy mieć pewien naddatek tego, co generujemy poprzez pracę, poprzez profanum. I dopiero z tego naddatku tak naprawdę jesteśmy w stanie kultywować nasze sakrum. Są pasje, które są bardziej wymagające, jeżeli chodzi o czas i finanse. Inne pasje są mniej wymagające, jeżeli chodzi o szermierkę japońską, to jest to dosyć umiarkowane, nie jest to tanie, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają inne zajawki, nie wspominając o paralotniarstwie czy innych takich, to już pieniądze spore są, ale nawet w porównaniu do ASG czy wielu innych sportów, to szermierka japońska wcale nie jest jakoś droższa od takich rzeczy. No ale właśnie, nadal wiele osób mi powie, że wydaje pieniądze na bzdurę. Na szczęście mnie stać i na szczęście jeszcze nie muszę się z tego tłumaczyć. Aczkolwiek różni ludzie mają różne zakusy. Więc tak, rozgadałem się tutaj, znowu będzie, że odcinek Atencjusza, no tak jest. Tak naprawdę to nagrywam w ten sam dzień, co nagrywałem ten poprzedni materiał. Po prostu chcę wykorzystać to, że mam względnie spokój. Mimo tych wrzasków tam, to i tak mam względnie spokój. Chciałem też przetestować, jak to ustawienie się sprawdza tutaj. Więc tak, dzisiaj nadal mam dzień Atencjusza i dlatego ten odcinek też wygląda jak wygląda. Też jest takie ględzenie z tego tytułu. Więc jeżeli przesłuchaliście to do końca, to dziękuję wam. Nie wiem, czy powinienem wam gratulować. To nie wiem, czy to było zdrowe dla waszego zdrowia psychicznego, ale no jak mówię, ja tego potrzebuję, możliwość wygadania się, szermierka japońska i gry. Mimo wszystko nadal gry wideo uważam za swoją pasję i chcę ten element swojego życia uzdrowić, bo myślę, że jeszcze dużo tutaj mogę zdziałać zarówno dla siebie, jak i dla innych. No ale właśnie, tą jedzą pasję muszę wyleczyć.
dla tej pasji, żeby gadać z ludźmi, robić materiały wideo, tutaj muszę zbudować jakieś zaplecze, żeby to było możliwe. A na razie się skupiam przede wszystkim na szermierce japońskiej, gdzie na szczęście mogę ją rozwijać dzięki innym ludziom, którzy zadbali o to, żeby to było i żeby się to kręciło dobrze, i którzy naprawdę się poświęcili ku temu, dzięki czemu ja mogę to robić przy mniejszym poświęceniu. Więc tak, to tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia.